Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym holu wyprzedażowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, projekt 360 na początek. Dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Kochani, bardzo Wam chciałam podziękować za życzenia, które złożyliście mi z okazji moich urodzin. Także bardzo Wam dziękuję i przechodzę już do dzisiejszego filmu. Pierwsza rzecz to taka kurtka, ja ją nazywam, znaczy kojarzy mi się ze stylem marynarskim, granatowo-beżowa. To są takie kurtki, które dają dużo fajnych możliwości. Możemy nosić je wystylizowane z paskiem, czyli podkreślona talia i to bardzo ładnie wygląda. Tutaj w przypadku tej kurtki jest możliwość odpięcia kaptura, z tyłu tak się prezentuje. Ona jest w stanie idealnym z tego co widzę. Kochani, i więcej informacji, tak jak zawsze, znajdziecie w opisie na Vinted, więc za bardzo nie będę tutaj tych rzeczy opisywała, bo Wy je znacie, tylko tak mniej więcej, a wszystkiego dowiecie się właśnie tam, gdzie trzeba, po prostu. Kochani, kolejna rzecz to jest płaszcz, taki w kolorze brązowym, miodowym, coś takiego. Dość ciepły. Jeżeli chodzi o skład tego płaszcza, to jest chyba wełna, z tego co pamiętam. Jeżeli tutaj nie ma takiej informacji, to możecie mi wierzyć na słowo, że jest to na pewno wełna. Może być z dodatkiem kaszmiru, bądź też 100% wełny. Jeżeli znajdę metkę, no to oczywiście Wam podam. Z tyłu ten płaszcz tak się prezentuje, jest taki szczuplejszy, że tak powiem, czyli bardziej na mnie taki do mojej figury przylegający, nie jest oversize'owy w żaden sposób. Bardzo ładny, prosty. Guziki takie jednorzędowe i tyle. Kolejna rzecz to jest żakiet vintage, który jest bardzo, bardzo stary, słuchajcie. I ostatnio kupiłam sobie taką wersję pudełkową, stwierdziłam, że dwa żakiety takie właśnie o tym samym wzorze nie są mi potrzebne, to na pewno. Ten żakiet naprawdę jest bardzo fajny, cieplutki. On ma takie troszeczkę krótsze rękawy, ale to nie chodzi o to, że tutaj coś się sprało czy coś takiego, on po prostu tak jest uszyty. Ma bardzo ciekawy kształt, tutaj delikatnie jest podkreślona talia, fajny dekolt i on naprawdę bardzo ładnie się układa. Tu jest napisane, że to jest rozmiar 44, ja się z tym chyba nie zgodzę, bo według mnie to jest taka S-ka wręcz, S-ka, może tak rozmiar M. Coś takiego. Na pewno nie 44 i ten żakiet nie będzie dobry na ten rozmiar. Zobaczcie, jak to jest z tymi po prostu rozmiarami. Ja nigdy w sklepie nie sugeruję się rozmiarem, dlatego że no to jest po prostu takie aż mylące. Jakieś panie ostatnio dwie rozmawiały w second handzie i jednej bardzo się coś spodobało. Słuchajcie, i chciała tę rzecz kupić, nie wiem, to był jakiś chyba żakiet właśnie, ale mówi tak do tej swojej koleżanki, zobacz, tutaj jest rozmiar 36 na metce, ja w życiu w to nie wejdę, a ten żakiet był naprawdę dość duży. I ja tak spojrzałam, bo akurat no gdzieś w pobliżu stałam i na moje oko ten żakiet byłby rewelacyjny dla tej pani. Także ona odwiesiła go, tej koleżanka powiedziała, ty się nie sugeruj rozmiarami. Miała rację, bo to tak z tymi rozmiarami jest. Mniej więcej oczywiście jakieś tam odniesienie do tych rozmiarów można sobie tak zastosować, uwzględnić, natomiast ja staram się raczej tak po prostu wzrokowo te rzeczy, wiecie, sobie wyobrażać, czy to będzie na mnie dobre, czy też nie. Kolejna rzecz to jest taki blazer w kratę. No i jakoś tak nie za dobrze się w nim czuję. No nie wiem, po prostu jest też podobny do tych takich moich żakietów, właśnie tak jak ten, który Wam przed chwilą pokazywałam, do tego, który Wam przed chwilą pokazywałam. Mniej więcej te same klimaty. Chciałam tutaj z tym pokombinować, ale jednak się coś tam nie udało, także marka Forever 21 to jest rozmiar L, tak, tak. Natomiast uważam, że jest to taka rzecz uniwersalna, jeżeli chodzi właśnie o rozmiar. Kochani, ja mogę dzisiaj trochę motać, trochę być taka zaspana, ponieważ po urodzinach moich, wczoraj po takiej domowej imprezie, słuchajcie, jeszcze usiadłam do komputera, się uczyłam, więc poszłam spać o 1 w nocy, przy czym Franek wstał o 3, potem wstał o 5, no i potem wstał o 8, także ja jestem niewyspana dzisiaj naprawdę, dzisiaj to odczuwam.
to niewyspanie. Jestem po kawie i nic to nie dało. Kolejna rzecz to jest taki żakiet wzór zwierzęcy, on jest bardzo fajny, słuchajcie. I on jest w dotyku taki jak zamsz, przypomina zamsz, jest w stanie idealnym, bardzo fajnym, można go w ciekawy sposób wystylizować. Jak ja go tak pokazuję na wieszaku, to wydaje mi się, że on nie wygląda tak fajnie jak właśnie w stylizacjach, dlatego że też tak było w sklepie. Ja go zobaczyłam, no gdzieś tam mi się spodobał, ale stwierdziłam, że chyba go nie będę brała, bo jakoś tak nie do końca mnie przekonuje, natomiast wzięłam go, zaryzykowałam i w domu bardzo mi się spodobał, jak go ubrałam, także można go też w fajny sposób wystylizować. I gdzieś coś podobnego widziałam na stronie Farfetch, też właśnie taki wzór zwierzęcy, coś bardzo, bardzo podobnego do tego żakietu. Kolejna rzecz to jest taki blazer, ja to nazywam blazer, taki trochę płaszczyk, to taka rzecz bardziej wiosenna, ale teraz też jak najbardziej można sobie to ubrać, oczywiście na wierzch jakaś odzież wierzchnia. Tu mamy bawełnę w 98% i 2% stanowi spandex, także wzory takie biało-czarne, bardzo fajne, z tyłu to się tak prezentuje, no to jest na mnie dość dużo, za duże, ale nazywam to rzeczą oversize'ową, tak jak zwykle, czyli nie mam rzeczy za dużych, tylko takie obszerniejsze po prostu. I moi drodzy, to bardzo ładnie się prezentuje, tutaj można sobie też fajnie pokombinować z tą rzeczą, co wam przyjdzie na myśl, także tyle. Teraz, kochani, taka granatowa koszula vintage, która jest też w stanie idealnym. Ja zawsze, jak na nią patrzę, to wydaje mi się, że to są ananasy, a to nie są żadne ananasy, figa z makiem. To są po prostu kwiaty, które są takim zdobieniem na całej powierzchni tej koszuli. One są z przodu, z tyłu, wszędzie. Koszula jest bardzo fajna, to jest taki głęboki, piękny granat, naprawdę bardzo ładny kolor. Mam też, ostatnio trafiłam na taką drugą granatową, ja dwóch granatowych nie potrzebuję, jakoś tak czerwonych koszul w różnych kolorach, jak najbardziej po czerwienie chętnie sięgam, po zielenie, a jakoś tak granat nie do końca, bardziej czerń, dlatego stwierdziłam, że jedną granatową sobie zostawię, dwie naprawdę nie są mi potrzebne. No i kochani, uwaga, teraz perła nad perłami, to jest naprawdę wyjątkowa koszula i ona jest w 100% wykonana z jedwabiu, to są te rybki, wy ją znacie na pewno, no już ja się nacieszyłam tą koszulą, tworzyłam z nią przeróżne stylizacje, miałam kilka takich naprawdę dopracowanych, ale poszczególne składniki z tych stylizacji zostały sprzedane, oddane, więc moja wizja i czar wystylizowania tej koszuli już prysł, także równa się to nacieszenie się tą koszulą i stwierdziłam, że ona musi się dzisiaj pojawić w tym właśnie odcinku, w tym holu wyprzedażowym. To jest bardzo wyjątkowa koszula, to wam mówię od razu. Jest totalną petardą, wyróżnia się i widać, że to jest coś takiego naprawdę bardzo, bardzo fajnego. Kolejna rzecz to jest taka bluzka w kolorze khaki. Kupiłam ją z myślą o takiej pewnej stylizacji, przepraszam. Natomiast nie do końca mi się to spodobało, więc stwierdziłam, że nie chcę się już bardziej kombinować, bo nie mam na to czasu. Bardzo ładna rzecz, słuchajcie. Ogólnie to jest naprawdę bardzo fajne. To się składa z takich dwóch jakby elementów, czyli mamy powiedzmy bluzkę i na to narzucona jest taka narzutka. Tak można to zinterpretować. No, to ogólnie stanowi całość i tutaj mamy bardzo ładne zdobienie. Naprawdę jest tutaj bardzo fajnie to wykonane, wykończone i tyle, co tu więcej o tym można powiedzieć. Jest to rzecz chyba vintage, tak mi się wydaje, raczej na pewno. I to jest taka plisowana bluzka, takie drobne harmonijki. Kochani, teraz koszula z Zary, taka pepitka, drobna, kurza stopka, nie wiem. Coś w tym stylu, ja już nazywam to różnie, słuchajcie, różnie, ale wiadomo, o co chodzi. To jest taka bluzka typowo, znaczy koszula typowo taka przezroczysta, to jest taka mgiełka delikatna, zwiewna, no tutaj będzie widać bieliznę. To zdecydowanie, więc jeżeli ktoś nie lubi takich klimatów, to nie będzie zadowolony z tej koszuli, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, ma ładną bieliznę, to może sobie takie koszule jak najbardziej nosić. Oczywiście jeżeli wpuścimy ją do środka, no to wiadomo, tutaj ten obszar przezroczystości zmniejszy się, także będzie tylko widać to, co trzeba i koniec. I koniec, kropka. I tyle w temacie. Teraz, kochani, ta sukienka ostatnio
ją ubrałam, przydała mi się bardzo. To jest sukienka taka wyjątkowa, to jest też taka perełka, ona jest w dotyku taka aksamitna, w stylu barokowym, jest w stanie idealnym, naprawdę przepiękna, z tyłu tak się prezentuje, to też jest taka wyjątkowa rzecz, ale ja też chciałabym, żebyście miały ode mnie wyjątkowe rzeczy. Także postanowiłam dzisiaj tę sukienkę i właśnie tamtą koszulę w ryby tutaj Wam zaprezentować i powiem Wam, że w tej sukience naprawdę człowiek czuje się fajnie, bo ona jest bardzo ładnie uszyta, jest taka naprawdę porządna. Mamy tutaj zdobienie, co prawda moja stylizacja jest z paskiem i to zdobienie zostało zakryte, ponieważ ona gdzieś tutaj jest na mnie troszeczkę przyszeroka z tyłu. Już ja jej nie demolowałam, czyli nie robiłam żadnych zaszewek, nie poprawiałam, bo stwierdziłam, że tak dużo tych rzeczy mam. Zapewne kupię zaraz sobie jakąś drugą, trzecią i czwartą sukienkę, więc zapomnę o tej. Tak się u mnie zdarza. No i dobra, i tyle, jeżeli chodzi o tę sukienkę. Moja sylwestrowa kreacja, także wiadomo, ubrałam już i zdążyłam się w nią nacieszyć. To jest sukienka, która też jest bardzo fajnie uszyta. Ona super dopasowuje się do sylwetki. Mamy tutaj gumkę, dzięki czemu taką gumkę, gumę szeroką, która stanowi po prostu plecy w tej sukience. Co ja Wam chciałam powiedzieć? To jest rozmiar 38, ale to będzie też dobre dla osób, które noszą XS-ki, tak jak ja, S-ki, M-ki też, wiadomo, i jeszcze dla osób, które noszą rozmiar L, dlatego że ta gumka fajnie się rozciąga. Tak jak mówię, dopasowuje się rewelacyjnie do sylwetki ta sukienka. Jeżeli chodzi o warstwy, to ona ma trochę warstw. Jest taka bezowata i tutaj jest naprawdę bardzo fajnie uszyta i ma przepiękny kolor. W jednym świetle jest kobaltowa, a w innym świetle jest fioletowa. Taka intrygująca. Kochani, spódnica, która jest spódnicą wełnianą, z tego co pamiętam, ma bardzo ładne zdobienie. Z tyłu w ten sposób się prezentuje. To jest spódnica taka długości, powiedzmy, midi. I ta spódnica była zwężana. Ale ja nie wycinałam po prostu tego zwężenia swojego, tego nadmiaru materiału, więc w opisie na Vinted podam Wam taką informację, ile można sobie tę spódnicę poszerzyć. Bo może być dla kogoś dobra taka, jak jest teraz, czyli właśnie z tą przeróbką, ale z jednej strony była tylko zwężana, bo z tej strony mamy zamek. Także jeżeli po prostu komuś się ta spódnica spodoba i na przykład będzie za mała, no to będzie uwzględniony właśnie zapas tego materiału, o ile ten obwód po prostu się może powiększyć. Kolejna spódnica to jest taka kremowa, a la baranek, też chyba wykonana z wełny, to jest przepiękna spódnica, słuchajcie, i w niej nie zmarzniemy. Ja ostatnio ją sobie ubrałam i naprawdę czułam się w niej fajnie, komfortowo. Ta spódnica jest na podszewce, nic tutaj nie gryzie, jest naprawdę milutka, na takiej halince, która w dotyku to przypomina jedwab. No i ogólnie rzecz biorąc, ta spódnica na jesień, zimę, to jest po prostu rewelacja. Z tyłu tak się prezentuje, ona jest zapinana taki fajny guziczek, który też jest obszyty tym samym materiałem. Taki baranek, no. I jeszcze jest tutaj zamek. Ja tej spódnicy nie zwężałam, nic z nią nie robiłam, także podam Wam dokładny tutaj wymiar i mówię od razu, że ona się nie rozciąga. I kolejna spódnica, taka ołówkowa, też dłuższa. Jest ze mną już bardzo długo. To jest spódnica taka bawełniana, elastyczna, niesamowicie wygodna. No i ta spódnica była zwężana, także ten wymiar jest już po prostu ostateczny, dlatego że materiał ze środka jest wycięty, więc tutaj nie można jej rozpruć, powiększyć i tak dalej. Ona jest taka właśnie jak po zwężeniu i tak już musi zostać. Moi kochani, ale ona jest elastyczna, bardzo elastyczna, więc tak powiedzmy do 2 cm ona się rozciąga. To już tak łącznie, po obu stronach, czyli po centymetrze z każdej, powiedzmy. Ma w talii gumkę, więc to też troszeczkę można sobie ją delikatnie, wiecie, rozciągnąć, dopasować. Ogólnie jest bardzo fajna, jeżeli komuś się podoba, to też Wam ją polecam, bo naprawdę sporo też stylizacji z tą spódnicą sobie stworzyłam i ją lubiłam. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Życzę Wam udanych zakupów, dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które zostały napisane i na YouTubie, i na Vinted, i na Instagramie. Także za wszystkie życzenia bardzo, bardzo dziękuję. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału,
Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.